Jadę drogą wojewódzką nr 911, czyli obwodnicą Bytomia i Piekar Śląskich. Przede mną węzeł drogowy z drogą krajową nr 94 i wykorzystam sobie ten węzeł, aby zawrócić, czyli z powrotem pojadę w kierunku autostrady A1. Wjeżdżam tutaj oczywiście w obszar zabudowany, jak widzieliście, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, droga jednokierunkowa, na której to końcu będę musiał wykonać skręt w lewo. Wobec czego ustawiam się tutaj na lewym pasie. Tutaj szkoda tak naprawdę, że mamy do czynienia z niewyznaczonymi pasami ruchu na zjeździe, na dojeździe do 9-4, bo zwróćmy uwagę, że jeżeli ja bym się tutaj toczył, to chcąc jechać w kierunku Bytomia, również zjeżdżający z tego kierunku co ja, oni tak naprawdę nie mogą mnie wyprzedzić zgodnie z przepisami, bo w miejscu, gdzie nie mamy wyznaczonych pasów ruchu, nie możemy wyprzedzać po stronie prawej. Na końcu, na samym wjeździe na 9-4 mamy znak stop, więc oczywiście zatrzymanie, droga wolna, wjeżdżamy w lewy pas 9-4. I jako że ja wykonuję zawracanie, już nie zmieniam pasa na prawy, tylko pozostaję na tym pasie przeznaczonym do skrętu w lewo na obwodnicę. Muszę oczywiście ustąpić pojazdom sprzeciwka jadącym od strony Piekar Śląskich. Jak droga wolna, wjeżdżam znowu w drogę jednokierunkową z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę, a więc nie więcej jak 40 sobie tutaj wyjeżdżam, aczkolwiek w mojej ocenie szkoda, ta 40 tutaj jest zbyteczna, można by się całkiem fajnie rozpędzić nawet do prędkości 70 km na godzinę, choć dopiero tutaj nam się kończy obszar zabudowany, co też nie jest do końca ok, bo lepiej gdyby to wszystko kończyło się na początku. No i powróciłem na obwodnicę Bytomia. Tyle.